ruszyli na trasę. No, trzymajcie się, powodzenia. Powodzenia, do zobaczenia. Troszeczkę jest podbiegów, ale dajemy radę. Czas jest całkiem fajny, będzie dobry wynik. Na razie. Mirosław Wieniecki, prezes Fundacji Bieg Rzeźnika, odpowiedzialny tutaj za organizację 7. PKO Półmaratonu Gliwickiego wraz z całą tą ekipą, która kręci się przede mną, za mną, po całej okolicy, tudzież pilnuje tego, żeby ostatni zawodnicy dobiegli na metę, a ostatni zawodnicy dobiegają. Prawie 1200 osób startujących dzisiaj, 500 dzieci wczoraj, całkiem udana impreza z szybką trasą, nieperfekcyjną, nieidealną dla turystów, ale w przyszłym roku zrobimy bardziej turystyczną, krajoznawczą trasę po Gliwicach. A w tym roku powoli zamykamy imprezę i chyba było fajnie. Cześć kochani, właśnie biegłem na metę 7. półmaratonu gliwickiego. Fantastycznie, przyjeżdżajcie do nas, zobaczcie jaki piękny medal otrzymałem na mecie. Widzimy się za rok. Dzisiejsza dycha i półmaraton gliwicki to święto dla sprinterów, bardzo świetna trasa, dość prosta. Biegliśmy średnicówką, więc dla osób, które chciały sobie zrobić życiówkę, to idealny moment. Dopisała pogoda, dopisali organizatorzy, także tylko więcej takich imprez i tylko więcej takich emocji. Mi się bardzo podobało, jestem z Gliwic, także tradycyjnie biegnę co roku. Trasa inna, ale równie fajna. Kibice też na medal, organizacja, także wszystko jak należy. Za rok na pewno też pobiegnę i polecam. Super trasa, super organizacja i na pewno bardzo, bardzo godne polecenia bieg i rywalizacja sportowa. Także zapraszam wszystkich i polecam półmaraton gliwicki za każdym razem.